Dobrze się klei. Można bałwana zrobić. Przecież już jeden jest, a? Słaby. A. Kurde, mokre mam te buty, muszę już chodzić na... Chowaj. Co jest? To jest jakiś gimnazjalista idzie. No wiem, z tego gimnazjum zresztą. Znasz go? Tak, autograf ode mnie. Ciągle kurwa chce. Już 3 razy ode mnie brał autograf. 3 razy? Po co byłaś 3 razy? No bo za każdym razem się podpisywałem jako kto inny. Raz jako ty, raz jako Kubanka. Kubanka? No. I co, on co wie? Że totalnie prowadzę, tylko na wizji inaczej wyglądam. Jezu. No za każdym razem wraca i proszę jeszcze raz autograf, że to ja jestem jednak Dakan i wtedy albo mi się coś pomyliło. Albo... Oni są tacy łatwowierni, kurde. Oni we wszystko uwierzą, co my tam sprzedajemy. Z dietą. Przecież ja bym bardziej normalnie w atak kosmitów uwierzył, niż to, że pójdziesz na dietę. Znaczy wiesz, był weekend, że ja skudłem 2 kilo, więc wiesz. O, nie, potem przytyłem 4 w poniedziałek, także... No właśnie. No ale... Ty, a tak ty zastanawiałeś się na przykład... Jak to, dlaczego tak się mówi, że zjadłbym konia z kopytami? Przecież to kurwa nie jest... Co my kurwa wyciętych kręcimy, że takie teksty masz? Nie no, tak ćwiczymy, no wiesz. Dlaczego ćwiczymy? No bo wymyślimy to, może fajna scenka by wyszła. No wyobraź sobie, jesteśmy mówi, że jak to... Dakan, jakby to, jak to jest, że się mówi, zjadłbym konia z kopytami, a przecież nie można zjeść konia z kopytami, bo to jest niemożliwe. No bo resztek się nie zostawia, w sensie tych kopyt. Nie, to głupie. Słabe. Że kopyta są za twarde. I dlatego jest się tak głodnym, że się jest kopytami. O, ale właśnie chyba o to chodzi. Ale konia byś zjadł normalnie bez kopyt? No koninę jadłem. Jadłeś koniny? Tak. A z kopytami? Nie. W sklepie nie mają z kopytami. To musisz do rzeźni iść. A tym będzie odcinek w poniedziałek? No. Smutne. 85% będzie lajków, na pewno. Schowaj. Kurwa.